Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego łowcę i będziemy dzisiaj próbować pocisnąć lochy, których ostatnio nie mogliśmy pocisnąć tak naprawdę. Pamiętamy, kto oglądał poprzedni odcinek, porównywaliśmy się do Dafuka, który te statystyki miał od nas słabsze, dosłownie wszystkie. Miał też w ogóle potem po odcinku, ja zerknąłem, że on miał broń i tam miał chyba 19% runy, zresztą teraz ma 18, a my mieliśmy 26, no i my tych lochów zrobić nie mogliśmy, więc nie wiem dlaczego, po prostu szczęście nam nie dopisało, a teraz sobie spróbujemy właśnie te lochy pocisnąć. Jeżeli by nam się udało, to dzisiaj może nawet ze 3 poziomy byśmy wbili, coś koło tego, byłoby na pewno fajnie. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, jeżeli tego nie zrobiliście. Zachęcam oczywiście. I tak, kto nie oglądał odcinka z Paladyna? Odcinki z Paladyna widzę, że nie są tak jakoś bardzo lubiane, nie wiem dlaczego. No chyba przez to, że to jest właśnie Paladyn. Ale kto nie oglądał tego odcinka, to w ogóle zachęcam, bo to jest jedyna seria, gdzie tak naprawdę jesteśmy top 1 klasą na serwerze. Na innych zawsze tam, no i na berserku w sumie też jesteśmy top 1 berserkiem. Ale no, na tym Paladynie nam tam idzie naprawdę bardzo fajnie, więc zachęcam do oglądania. Ale kto nie oglądał tego odcinka, to jest jakiś błąd z runą, że podobno runa od zimna daje 27%, po prostu większe obrażenia aniżeli inne runy, więc dzisiaj to sobie przetestujemy. Podobno to jeszcze nie jest naprawione, nie wiem, w ogóle nie jest to oficjalnie potwierdzone, że taki błąd istnieje, dopiero jakby przetestujemy, może coś dzisiaj zdziałamy. Jak widzicie, mam tutaj naszykowaną broń, obrażenia od zimna 27%, właśnie nawet 1% większą niż mamy obecnie, więc sobie po prostu zamienimy. Ja już to przygotowałem wczoraj właśnie na odcinek i zobaczymy, może coś tam nam to pomoże. I teraz tak, to sobie możemy rozmontować w sumie, chociaż co dzisiaj chce wiedźma? Wiedźma dzisiaj chce pasy, więc nas zbytnio nie interesują właśnie te pasy. Tutaj mamy odłożone jakieś droższe itemki z tornada, czekają na swoją kolej. I jeszcze zanim przejdziemy w ogóle do klikania tych lochów, to tutaj zmienię wam wygląd broni na przykład na tą, bo chyba ten kurczak będzie was denerwował, bo tam mi też ktoś pisał pod którymś z odcinków, że właśnie miałem taką irytującą broń i denerwowało, jak klikałem te lochy, więc zmienię to dla was, bo ten kurczak chyba też denerwuje. Ja co prawda nie mam słuchawek założonych, więc tych dźwięków nie słyszę, no ale wiadomo jak to jest. Dobra, zanim przejdziemy do lochów, wrzuć legendarny artefakt do toalety. I co my tutaj mamy? Mamy dwugłową hydrę, czy my dzisiaj ją zbijemy? Wydaje mi się, że może być problem. Już doszliśmy do trzech głów, ale tam jednego dnia tak się zawiesiliśmy, że nie zbiliśmy właśnie i z powrotem nam to cofnęło, więc jakby chyba dzisiaj nie zbijemy i tego w sumie, tego artefaktu mogę sobie poszukać, żeby już to mieć z głowy, bo nie mam tutaj niestety nic przygotowanego, więc może to troszeczkę grzybków nam zabrać, ale nie, dosyć szybko na wszystkie cechy niestety. Dobra, wiecie co, niech tu sobie leży, ja to zrobię wieczorem, bo może jednak faktycznie tą hydrę byśmy zbili. Dobra, lecimy w kostki. Na kostki myślę, że nie ma co czekać, tylko trzeba po prostu klikać. No błąd z tym, z pancerzem u Demon Huntera, o którym jeżeli oglądacie moje filmy, to też wiedzieliście. Został już naprawiony już dawno, chyba w poniedziałek wieczorem, jakoś tak. Więc no niestety tutaj w tych lochach na tych wojowników będzie nam na pewno ciężej, aniżeli by było, jeżeli ten błąd był nadal aktywny. No i co ja sądzę w ogóle o tym Demon Hunterze? To też poruszałem delikatnie ten temat na odcinku właśnie z Paladyna. No teraz po naprawie tego błędu z pancerzem jest totalnie słaby, totalnie słabą klasą. Klepią nas tutaj naprawdę poziomy o 20 słabsze, tam około 320 bez większych problemów potrafią nas pokonać, jacyś zwiadowcy, berserkowie nawet, więc no jest lipa, nie oszukujmy się. I ta klasa jest tak naprawdę jeszcze, z tym błędem była jeszcze jako tak ogrywalna, bo w tym PvP nawet fajnie sobie radziła, no a teraz jest jeszcze gorsza aniżeli była. Dobra, te kostki zrobione, a ręki na razie nie robimy. I co tutaj jeszcze nas, w ogóle wszystkie ulepszenia już sobie kupiłem na arenie i teraz sobie będę platynki już powoli zbierał, ale wiadomo, ja mam taką taktykę, że jeżeli jest skip 7-dniowy, to wolę skipa aniżeli ulepszenie, dlatego też tylko 7-dniowy, bo 3-dniowy i tam 1-dniowy są nieopłacalne, ale właśnie jak jest 7-meczka, to ja wolę tą 7-meczkę aniżeli ulepszenia, dlatego mi to trochę zajęło, ale grunt, że już jest, teraz te platynki nam się będą w miarę często pojawiać. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy do zrobienia? Tutaj raczej nic, tutaj też raczej nic, więc
Stajnie już mamy obskoczoną po północy standardowo, jako tako te pupilki nam idą. Tutaj portal do piekieł, możemy spróbować ten portal, 30%, to jest zwiadowca, no jakby tu jakoś, za wiele nie zrobiliśmy, bardzo mało w ogóle zrobiliśmy, nie wiem czemu. Wszystko mamy niby założone dobre i tak dalej, więc nie mam pomysłu. Trochę czarnych klejnotów podrobiłem, jak widzicie, mam już ich dosyć sporo. Na zręczność tutaj mam tylko jeden, natomiast tutaj troszkę niestety tylko dwa mam duże, reszta to są średnie, no ale trudno, zawsze to coś, zawsze to lepsze niż na przykład na samo HP. Więc tak, dobra, lecimy dalej. A ręki standardowo nie klikamy, bo może coś wbijemy. Tutaj mi się trenerek robi i generalnie tutaj nic na razie nie będziemy klikać. Tego Władkę będę sobie chciał podbić, już go tutaj trochę podbijałem za duszę i po prostu, żeby klepać w końcu top 1 gracza, żeby już sobie w tym rankingu tam powoli iść do góry. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy, jak tutaj wygląda portal. 12%. No, zbiliśmy mu 5 milionów, więc nie za wiele. Hydra już kliknęliśmy, kółeczko sobie zrobimy później i okej, i tyle. Mam wrażenie, że wszystko mamy zrobione i że możemy przejść do tych lochów. Tylko tak dziwne takie odczuwam wrażenie, że o czymś zapomniałem, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wszystko zostało jak najlepiej zrobione. I co? Chyba wchodzimy do tych lochów. Jeszcze tutaj wczoraj przed odcinkiem, w sensie już wiedziałem, że ten odcinek będę nagrywał, to od razu tutaj tym naszym towarzyszom po 15% HP sobie ogarnąłem, żeby już mieli, bo miała tylko Kunegunda, a wiadomo, że to na pewno się przyda. Zaczynamy od tego maga, spróbujemy go tutaj pokonać. No na maga tak czy siak ten pancerz nam jakoś bardzo nie pomagał. No mamy troszkę więcej czarnych klejnotów niż ostatnio, mamy też tą broń teoretycznie i dokładnie pokonany, teoretycznie z lepszą runą, o ile to jest prawda, że ta runa faktycznie większe obrażenia robi. I zobaczcie, chyba z 5 grzybków i tego maga klepnęliśmy i mamy oczywiście od razu jakiś epik, który nam na pewno pomoże, nie będziemy musieli szukać do toalety po prostu. Dobra, tą walkę mam nadzieję, że się zapisała, że ją tutaj sobie możemy obejrzeć. Tutaj, tak? I zobaczmy. No tutaj jakiś krytyk, on na też krytyk. Czy tam on bardziej? Ale ładne dosyć te kryty, fajne tutaj na koniec też 18 milionów. Zmieniłem też broń. Broń mi dawała minus chyba 6 średnich, o ile dobrze pamiętam. Natomiast o wiele większy ten maksymalny, o wiele większy rozrzut po prostu miała, czyli te maksymalne obrażenia wyleciała mi w ogóle z misji, więc pomyślałem, że spoko, że sobie ją wezmę, bo na pewno się przyda właśnie na tego maga. Dobra, mamy teraz zwiadowcę i zwiadowca padł, zobaczcie, za pierwszym razem. Tak jak mówię, no to jest darmowe 300 milionów expa. O, tu wam w ogóle, wiem już o czym zapomniałem, o tej obronie pupila, to też śmieszna sprawa, za chwilkę wam to pokażę. Dobra, tu jest tak jakby praktycznie zwiadowca na zwiadowcę, chodzi mi tutaj oczywiście o umiejętności. No i okej, my tutaj się odrodziliśmy i wystarczył raz, i to tak naprawdę mocny tam był kryt, ale okej, mamy jakieś rękawice plus 12, to nam daje 15, ale chyba podmieniać nie będziemy, na razie to sobie zostawimy. I tak, co chodzi z tą obroną pupila? Tutaj Lucky, 302 poziom, cieszyłem się, bo miał chyba, jak widzicie, my mieliśmy wtedy około gdzieś tak 260 mniej więcej, bo to tam było kilka dni temu, tutaj właśnie tych łącznych karmień. Natomiast wylosowało nam Lucky'ego. Lucky miał tam chyba 220, był to tego dnia najsłabszy przeciwnik, jeżeli chodzi o pupile, to już była ostatnia walka. No i tak tutaj zaczynają już właśnie wyglądać pupile. No tutaj Kroksik to wiadomo przegrał. I lecimy dalej, to niech nam się naprawi. Nie mogę się coś wysłowić dzisiaj. Niech się naprawi, bo to wiadomo, się niestety te walki bugują. No tutaj zobaczcie, ile siorb zrobił siedmiornicy, to w ogóle też śmieszna sprawa, że tak dużo jej zbił. No ale to wiadomo, zwiadowca na zwiadowcę to jeszcze bym się nie kłócił, bo te uniki no to jest piękna sprawa. No tutaj ta siedmiornica sobie ładnie klika, wszystko na hita. Rybzorek też nam padnie. Kulkon, toperza on chyba nie karmi, on chyba karmił Lidarysia i Lidaryś setka. No za wiele mu tutaj nie zrobiliśmy, wiadomo, to jest jednak siedmiornica. No i okej, lecimy dalej, mamy tutaj Koniksa, mamy Dziubinga, on teraz nam wszystko na hitka zdejmuje. No i mamy Szlałwęża, Szlałwęż na poziomie setnym nie pokonał, mając tutaj prawie 15 tysięcy inteligencji, Lilaryś ma niecałe 11 tysięcy zręczności. Jak widzicie, RNG nie było po naszej stronie i tutaj jeszcze Hydrowir, no ale to był 22 poziom, to on wcale tutaj nie wiadomo
nie wiadomo czego nie zrobił, no bo ten poziom miał dosyć niski, no ale ten szlawąż setka na Lillarysia setkę przegraliśmy i taka przegrana nas kosztowała to, że tam spadliśmy chyba na czwartą albo piątą pozycję. No teraz to troszkę odrobiliśmy, ale sam fakt, że właśnie taka kolosalna przewaga w statystykach, a i tak nam to nie dało to, że wygraliśmy. Tak jak mówię, no jeżeli to by był jeszcze zwiadowca na zwiadowcę, to bym był w stanie zrozumieć, no ale to był mag, czyli szlawąż, więc on tutaj jakby Lillarys nie mógł unikać jego ciosów, wiadomo, więc no on powinien go po prostu zmiażdżyć, mając te tam chyba 4000, o ile dobrze widziałem, o ile dobrze wam powiedziałem, 4000 więcej inteligencji, no a niestety wyszło jak wyszło. No trudno, to wam specjalnie zapisałem, żeby pokazać, jak te pupile już zaczynają tutaj nas fajnie trollować. Jeszcze to nie był przeciwnik, zresztą sami widzieliście, który miał tam tych karmień mniej więcej tyle co my, tylko miał ich bardzo mało. To był gdzieś przeciwnik na poziomie właśnie tutaj Basona, czyli 220, on też miał około tyle wtedy. No i tak, no tak to wyszło, niestety szkoda, no ale mówię, troszkę tej czci odrobiliśmy, teraz tutaj mamy do top 1 6 straty, więc nie za wiele tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że na te pupile, gdyby nie Smokey, gdybyśmy na Smokey'ego nie musieli wydać 3000 grzybów, bo nas trollował, przeważnie na niego wydawałem tak 250 max, gdyby nie Smokey, to byśmy na te wszystkie pupile wydali około 1000, może 1200 grzybów, więc no uważam, że nie jest to nie wiadomo ile, a ranking pokazuje dosyć fajnie, jak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Mamy kolejnego maga i tego maga też podobno tutaj chłopaki przeklikali, z tego co wiem, podobno nawet łatwiej niż tego pierwszego, no więc próbujmy, no jak widzimy tam 15 milionów i dokładnie, też padł dosyć szybko, zobaczcie jaka różnica, nie pamiętam kiedy oglądałem, kiedy nagrywałem ten odcinek z łowcy ostatnio, ale kilka dni minęło i zobaczcie jak sobie bez problemu te lochy tutaj ciśniemy. Nie wiem czy jest to zasługa tej runy, faktycznie czy ona aż tyle daje, że to jest aż taki błąd, no ale to nieistotne, grunt, że nam tutaj ładnie siada, no ale też leveli za dużo nie wbiliśmy, levela w sumie, więc zobaczymy jak to jeszcze dalej nam pójdzie. Dobra, no to na razie zostawiamy, to nam się oczywiście do kibla przyda, mogłem w sumie dzisiaj nie szukać, ale trudno, lepiej mi idą te lochy niż myślałem, tak prawdę mówiąc, więc i tak jestem zadowolony. Dobra, no i mamy bałwana i wilk cienia i nie pamiętam czy my jesteśmy go w stanie pokonać, no na pewno to jest wojownik, więc na pewno nam będzie ciężej z tym pancerzem już normalnym, niezbugowanym, ale możemy to trochę poklikać, nie pamiętam czy oni go już zrobili, tam Sony, Dafug i tak dalej, o tam 8 milionów, no to on może by był nawet do zrobienia. Możemy trochę poklikać, tak? A, nieważne, też dosyć szybko padł, no ładnie dzisiaj idzie na tym łowcy, ładnie, musicie przyznać, że dosyć fajnie nam to idzie. No tutaj mamy troszeczkę lepsze buty, 10 milionów kosztują. No ale dobra, no najwyżej coś tutaj będę musiał sprzedać, bo znowu tego miejsca w ekwipunku nie mam za wiele. Tutaj chcę sobie skarbiec chociaż na dyszkę podnieść, troszkę akademię może też na dyszkę, bo już kwatery zrobiłem na 15 i chyba kopalnię będę leciał, tak chociaż nie wiem w sumie czy do 15 mi się opłaca kopalnię robić, czy już lecieć tutaj dalej w twierdzę, może dalej w twierdzę polecę, zobaczę jeszcze. W każdym razie no na razie te budynki dwa chcę chociaż do 10 podbić, żeby to jakoś wyglądało. I okej, okay. A tutaj w ogóle nie zrobiłem ataków, wczoraj tu trochę eksperymentowałem z tym, ze zwabieniem właśnie bohaterów, nie biłem Golasa tylko tam innych i niestety zmarnowałem trochę ataków, zresztą sami widzicie, że troszkę mi się ranking cofnął, no ale trudno. Dobra, lecimy dalej. Czerwona demonika to jest zwiadowca i czy ten zwiadowca tutaj byłby do pokonania? No zobaczcie, tam 16 milionów mu zostało, 26, 12, no kurde, powiem wam szczerze, że jakbyśmy się tak ze 3 razy odrodzili, to może i byśmy nawet go pokonali. No do 1500 spróbujemy. Tutaj jednak w tym Esterosie musimy pamiętać, że jednak zwiadowcy to nie są przeważnie bloki, blokami przeważnie są wojownicy, dokładnie, kolejny pokonany, super, ładnie nam to idzie. Tego w sumie nie obejrzeliśmy, możemy zobaczyć, ale to jest walka z wojownikiem, więc pewnie trochę potrwa. Tu jest pierwsze odrodzenie, tu jest drugie odrodzenie. I czy będzie trzecie? Chyba będzie, z tego co widzę, bo strasznie mocne hity jeszcze zablokował. Okej, trzecie odrodzenie i trzecim już go pokonaliśmy, ledwo, bo ledwo, ale padł. Dobra, i teraz mamy czerwoną demonikę. Pyk, ona tu bije z różki, ale to jest oczywiście zwiadowca, jak sami widzicie po statystyce. Pierwsze odrodzenie, o ile tam dobrze widziałem, tu ładny był krytyk, 17 milionów, 16 milionów. No i czy jeszcze raz się odrodzimy? Nie, fajny krytyk 28,5, więc dosyć spory,
i także pokonana. Dobra, nie mam miejsca w plecaku, co ciekawe. Będziemy musieli coś tutaj... A, to w sumie wrzucimy już chyba do kibla, tak mi się wydaje. No może tą hydrę pokonamy, może nie, trudno. Wrzucimy do kibelka na przykład... Co my byśmy tu mogli wrzucić? No dobra, niech będą te rękawice i od razu pójdą do rozmontowania, bo to i tak na wszystkie cechy to nas nie interesują zbytnio. Okej, no i niestety nie mam miejsca w plecaku, więc jeżeli byśmy chcieli, a w sumie mogę nie odbierać tej misji na razie, to też jest fakt. Jeżeli byśmy chcieli coś tam dalej podziałać, no to może być ciężko. Dobra, chłopięcy Brian, no tutaj pół HP mu zbijamy jako tako. Ale no to jest wojownik, to już jest w ogóle 15 esteros, więc dosyć fajnie nam to poszło mimo wszystko. No do 1500, możemy go sobie tak popróbować, bo i tak te lochy nam dosyć ładnie posiadały, jeżeli właśnie chodzi o ten esteros. Więc możemy go tutaj popróbować, może jakieś 4-5 odrodzeń i go pokonamy. Pewnie jest szansa, nie ukrywam, sami widzicie, że tutaj ponad połowę mu często, dosyć często zbijamy. Ale nie będziemy też nie wiadomo jak tutaj cisnąć, i tak tych esterosów dużo zrobiliśmy. Musicie przyznać. Zwłaszcza, że to jest stary ekwipunek, nie? Ja go chyba na 326 poziomie szukałem, tylko broń mam w miarę świeższą. Także na kolejnym epiku tutaj będziemy musieli znowu podziałać i znowu coś się poprzebierać. No fajnie by było Dafuka dogonić, ale on już ten większy level ma dosyć długo. Tak więc myślę, że nie damy rady dzisiaj. Zwłaszcza, że z tego Esterosu był największy exp. No a my już go tutaj dostaliśmy. To co mieliśmy dostać, dobra, przesadziłem trochę. Okej, lecimy dalej. Czy my coś tutaj możemy pokonać? Urogurksi, czy on jest do kliknięcia? No 20 milionów. Może i by był nawet. Zobaczmy, jak to tutaj z nim wyjdzie. No to jest wojownik, dokładniej 342 poziom został wbity. Mamy plus 20 pasek. No ten pasek myślę, że już możemy podmienić, bo on daje dosyć sporo. Tylko tak, musimy to zrobić najpierw tutaj runkę, bo ona jest ważna. Teraz nie to, teraz miejsce na klejnot. Teraz musimy tutaj odzysk klejnotu, pyk. I musimy to ulepszyć razy 6. Inne też chyba były razy 6, dokładnie. I dobra, więc paseczek jak najbardziej spoko. On nam dawał w sumie do wiedźmy, ale dużo statystyk, tam chyba 20, więc jak najbardziej okej. Dobra, mamy węża ustnego. Węża ustny to jest mag. I z tym magiem już może nie być tak łatwo. To jest 13 hemoridor. No spróbujmy na niego tak do 1350. Nie będziemy to jakoś bardzo długo siedzieć. Nie wiem ile mi daje w sumie ten loch. Czy on już mi daje 300 milionów? Chyba jeszcze nie. Nie, jeszcze na pewno nie. Jeszcze mi daje mniej. Zaraz w sumie zobaczymy tą walkę z tym Urukiem Urksim. To zobaczymy jak nam to poszło. Okej. Zostawiamy Uruk Urksi. Tutaj pierwsze odrodzonko. Zabraliśmy mu 50 milionów. Drugie odrodzonko. I pokonany już 200 milionów. No to nie ma tragedii. Dobra, dalej. Dwójka wybrańców Iron. No ich wreszcie musimy pokonać. Dokładnie. Ile to nam daje? 4 miliony, więc dosyć dużo. Oj kurde, no i zobaczcie, że tutaj nie mamy tego miejsca. To jest właśnie to, że tutaj może być ciężko. Poczekajcie, zrobimy tak. To w ogóle możemy sprzedać. To nam daje dosyć sporo, dobra, no na razie niech będzie tak. I okej, Dindendor. Czy my tego Dindendora jesteśmy w stanie pokonać? No tam 7 milionów, 12 milionów. Więc wydaje mi się, że on by był nawet do machnięcia. No ale zobaczmy, czy to wyjdzie. No i teraz pytanie, kurde, czy gdybyśmy zmienili tą runę, to czy by te lożki też tak fajnie poszły, czy jednak ta runa aż tyle dała? No nie wiadomo, podobno daje sporo, podobno tak, tam wynika z wyliczeń na międzynarodowym Discordzie, na którego was w ogóle też zapraszam, bo tam naprawdę są ludzie, którzy no... potrafią wszystko wyliczyć, wszystko tam, do kilku jest takich, wszystko wam wyliczą, wszystko wam sprawdzą i tak dalej. I to właśnie oni zauważyli ten błąd z tą runą. Tu nam się w ogóle coś zacięło. Serwer nie odpowiada. Okej, chyba już, tak już. Dobra, no tego Dindendora do 1200 powiedzmy. Myślę, że on jest do zrobienia, jak tam mu zostało 7 milionów. To powinniśmy go móc zrobić, ale nie wiem. 11 milionów, no to jest mag, nie? To my tutaj się nie odrodzimy, ale musimy liczyć na jakieś fajne, mocne hity. 8 milionów znowu, no co chwilę mu zostaje taka bliziutka próba. Fajnie by go było pokonać. 7 milionów znowu, kurde. Nie możemy przeskoczyć tej siódemki niestety.
do 1200. Zobaczymy tam tą walkę, jak wyglądała, ile wam, nam w ogóle ta szkoła magii daje. Jeżeli nam daje sporo, 6 milionów, to sobie 10 milionów, to sobie jeszcze go troszeczkę tutaj poklikamy. Dwójka wybrańców, no i Ron. Dobra, no tu za mocny hit to nie był, ale teraz już rozpędzamy się. 12 milionów, 10, 11 prawie, 16 prawie, więc sporo. 25, tu strasznie mocny hitek. I 30, 126 milionów. No to nie, chyba nie ma go sensu klikać, bo i tak nam on tutaj dużo nie daje. Dobra, co my tutaj jeszcze możemy? 13 piętro. A, tego Leandera, to jest wojownik i jego tutaj też pokonywali, więc wydaje mi się, że i my też byśmy mogli. Zobaczymy, no 3 miliony. To jest, myślę, już mamy 20 minutę w ogóle. On jest, myślę, że też do zrobienia, jakby nam tutaj odrodzenia siadły. Ostatnio nie było za bardzo szans, no a teraz widzicie, że mu robimy troszkę więcej. Tam były te 3 miliony. To musiała być jakaś bardzo fajna próba. No zobaczmy, czy to nam się powiedzie. Fajnie by było. Dobra, wiecie co, na razie go, jeszcze do niego wrócimy na sam koniec. Tutaj co my teraz ładujemy? My teraz ładujemy zręczność, dobra. Wejdziemy sobie tu. Nie wiem, czy to tornado jest sens klikać, tak wam powiem, bo jednak mimo wszystko, no ja nie mam tutaj miejsca i będę marnował itemki. No te akurat są dosyć tanie, ale generalnie będę marnował właśnie itemki z tornada, które bym mógł oddać do wiedźmy. O, akurat jest pasek, to pasek z chęcią sobie przyjmiemy, bo wiedźma dzisiaj chce paski. No niedługo się zbliżymy do tego bloka 486, więc już tutaj z nim wcale nie będzie tak łatwo. Dobra, to w sumie też sprzedamy, już trudno, bo i tak jak sami widzicie, ten to tornadko nam jako tako siada. Diabłoczor też padł. Dobra, mamy kolejny pasek, to od razu oddamy wiedźmie. Ropucha, no fajnie by było dzisiaj do tego 486 się przecisnąć, ale czy nam się to uda? Zobaczymy. Pasek leci tu. Ty ile kosztujesz? 5 milionów, no dobra. No to jest strata golda, nie powiem, że nie. Ale no, z racji, że mamy odcinek i nie mamy za wiele miejsca, to tak to wygląda. Dobra, no zobaczcie, jak oni ładnie siadają. Już mamy 481. Tutaj pyk, lecimy dalej. Kolejny, co nam tu wypadło? Pierścionek, dosyć tani. No ten też taki dosyć, można powiedzieć, tani. Dobra, w zręczność dalej lecimy i okej. Mamy naszyjnik, rękawice. Sprzedajemy, cyk, cyk. I dobra, i pokonamy Syrenię, to tak naprawdę już dojdziemy do tego 486, no i to raczej będzie blokada na dłużej. Chociaż no jako iż tutaj jesteśmy tym łowcą, to ci wojownicy nie są wcale tacy ciężcy do pokonania. No ale zobaczcie, no to jest silny gul. I już tutaj, jak sami widzicie, dosłownie ćwiarteczkę HP mu zbijamy, a jak tam jakaś fajniejsza próba, to zbliżymy się nawet do połowy, no ale o, tam troszkę ponad połowa. No ale nie, to jeszcze nie jest na ten czas, więc spoko w sumie, zbliżyliśmy się do niego, ja jestem zadowolony, w sensie doszliśmy do niego w ogóle. I dobra, kolejny loch, który byśmy powinniśmy tutaj w zasadzie pokonać, to jest 13 piętro. I to jest zwiadowca. Nasi towarzysze dostali po 15% HP, tak jak mówiłem na początku, więc on tutaj powinien zejść dosyć miękko i później jest mag. Na tym magu to też będziemy stać dosyć długi czas, dokładnie, zobaczcie, że dosyć szybko nam padł, jakaś broń poleciała, no i tu jest Robert marketingowiec i z nim już tutaj będzie ciężko, więc jego, mówię, no nie pokonamy go za szybko, tak więc... Na razie go olejemy. Mamy jakąś broń, no runa, w sensie 24, zobaczcie, że nam daje średnich. No ale tutaj rozrzut jest dosyć kiepski. Możemy spróbować temu 44, no oni mieli też na 325 wymieniane bronie, a na ostatnim epiku tylko ja sobie zmieniałem. I to jest właśnie powód, dlaczego tak dużo mi dają nowe bronie. No tu też był rozrzut kiepski w tej jej broni, więc spoko, dobra. No i co, ze strefy mroku to chyba tyle. Sutenera Petyra nie jesteśmy w stanie kliknąć, tornada na razie nie, więc dobra, zużyjemy sobie jeszcze powiedzmy do 700 grzybów na tego Leandera, popróbujemy go tutaj poklikać, może się uda, mam taką nadzieję, no i będziemy mieli 343,5 poziomu, więc wydaje mi się, że dosyć fajny wynik, jeszcze dzisiaj jesteśmy oczywiście przed dawką i przed wszystkim, więc no wydaje mi się, że jest w miarę okej. Zbliżyliśmy się znowu do Dafuka, można powiedzieć. Zaraz zobaczymy, który on tam ma w ogóle poziom. No ale dobra, najpierw by było fajnie pokonać tego Leandera. Tylko czy
czy my faktycznie jesteśmy w stanie mu coś tutaj zrobić. No ta próba 3 miliony, kurde, tam zawsze takie próby bolą, bo to wiadomo, że jest dosłownie jeden mocniejszy hitek i ten Leander by padł. Więc tutaj no myślę, że on jest do zrobienia, tylko ze 3 razy się musimy odrodzić tak lekko, jak nie 4. 4 to by na pewno padła, 3 jakbyśmy się odrodzili, to myślę, że jeszcze jakieś mocniejsze kryty by mu musiały iść w parze i wtedy byśmy go byli w stanie zabić. No ale zobaczymy no. Jak to nam tutaj wyjdzie z nim, blokuje dosyć sporo nas. Oj, bardzo fajny arcik ma w ogóle swoją drogą. Ma tutaj po 12 tysięcy bocznych statystyk, siły ma 35 niecałe. No i HP ma dosyć sporo, ale padł, okej, okay, super. Mamy tutaj znowu jakiś itemek za 10 milionów i dobra, zobaczmy sobie tą walkę. Strefa mroku, tutaj loch. I cyk, zobaczmy jak to tu wyglądało. Pierwsze odrodzenie zabraliśmy mu, no nie za wiele, 13 milionów. Kolejne odrodzenie, 10 milionów tylko. Jakie on tutaj hity nam w ogóle wali. Kolejne odrodzenie, to już trzecie. Nakryta, czwarte. Dobra, i ledwo go pokonaliśmy, ale dobrze liczyłem, że chyba 5 odrodzeń nam było potrzeba. Jeszcze raz, poczekajcie, tak na szybko sobie policzę. Jedno odrodzenie, drugie odrodzenie, trzecie odrodzenie, czwarte odrodzenie, piąte odrodzenie, dokładnie 5 odrodzeń nam było potrzeba, żeby tego Leandera pokonać, więc ja się tutaj myliłem, ale strasznie mocne hity nam walił, to jest w ogóle wow. Dobra, no i co, i to by było chyba na tyle. Teraz mamy maga, tego maga to już na pewno nie ruszymy przez dłuższy okres czasu i spoko, dosyć dużo wbiliśmy dzisiaj tego expa, prawie 4 poziomy, chyba mieliśmy 339 końcówkę, tak gdzieś tyle, o ile dobrze pamiętam. A teraz mamy prawie 344, więc jak najbardziej jestem zadowolony. Jak tutaj tracimy do chłopaków? No Son dopiero zaczął ten level, więc wydaje mi się, że nie za wiele do niego tracimy. Natomiast jak tutaj Dafug, no Dafug ma prawie level przewagi nad nami, więc nie wiem, czy on po prostu coś więcej kliknął, czy tutaj mimo wszystko... Czy tutaj no tego Dindendora jeszcze myślę, żebyśmy byli w stanie, kurde, pokonać. Poczekajcie, bo tutaj jest jeszcze Loki. Lokiego chyba nie ma opcji. Dindendor, Góra Olimp, Meduza. No nie, to jest mag. Tego Dindendora, dobra, do 700 Dindendora. Jeszcze te 30 prób sobie zrobimy. Może on by był do zrobienia. No wiadomo, nie da nam tutaj za wiele expa. Ale zobaczmy. Cyk, cyk, no niestety. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę. Naprawdę fajny progres dzisiaj zrobiliśmy, jestem zadowolony. Przydałoby się broń wymienić, tylko że nie wiem, czy tutaj... no plus 14, no to jeszcze jakby doszła ulepszona jakość przedmiotu, to jeszcze więcej by nam dawały. Ale chyba się wstrzymam i tak na razie tutaj już nie będę przez jakiś czas tutaj nic klikał, więc po prostu się wstrzymam z tą bronią i chyba poczekam na Epic. Epic teraz będzie za 2 tygodnie. Także myślę, że jesteśmy w stanie tyle poczekać. No i na tym epiku na pewno się przebierzemy na tym łowcy, bo już nam tutaj itemki będą dawały sporo właśnie tutaj statystyk. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijać na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu, zostawić komentarz, jak tam u was, jak tam wam idzie rozwój postaci i tak dalej. Chętnie poczytam. I tyle. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!